Nie no, jest z niego wariacik, serio. Zagapiłem się. Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mamy Friday Night Shootin'. Jest to oczywiście Friday Night Funkin', ale wersja z Pico. Pico's School, mamy update'ik do tego moda, także ten update chciałbym wam pokazać. Wchodzimy do gierki, fajnie brzmi to. Fajna nutka jest w menu, to mi się podoba. Oczywiście mamy tutaj opcje i tak dalej, ale my wchodzimy do story moda i pamiętajcie, łapce w górę. Jak dobijemy 1000, to kolejny modzik. Oczywiście, gdzie to mamy? Czekajcie. O, właśnie tutaj. Zobaczcie. Tutaj mamy ten nowy tydzień. Pierwszy graliśmy z Nenę, teraz drugi. Oczywiście komentarz to serduszko. No i subujcie, jeżeli jeszcze nie subujecie. Tak samo zapraszam na drugi kanał, na którym nagrywam... Znaczy pierwszy odcinek leciał z Undertale'a, ale będę nagrywał o wiele więcej gier. Także jak ktoś lubi różne gierki, to może zasubować. Dobra. I lecimy. Pico kontra Piconjo. To się nazywa Piconjo ta postać. Zobaczymy jak wygląda. Wiem, że jest to postać z New Granda, ale nic więcej, także... Okej, mamy tego Piconjo. Ja go dokładnie nie znam. Posłuchamy, zobaczymy. Pico kontra Piconjo. No i nasz boyfriend, który tam się boi za radyjkiem. Uwaga, słuchamy na hardzie. Ale fajnie wygląda ten Piconjo. Ojciec Pico normalny. Widzicie go? Mega fajny. Okej, ale ciężki jest. Okej, muszę się skupić, bo nie ma łatwo. Ale to jest mega głośne. Bym nazwał go takim horror Pico. Bardzo nieprzyjemne są te strzałki, powiem wam szczerze, serio. Jakby nie potrafię ich w ogóle wyczuć. Zobaczmy jak będzie wyglądała kolejna piosenka. Jest to mały update'ik, ale wiecie, warto go zobaczyć. Tym bardziej, że Pico's School wam się spodobało. Z Nenę. Druga piosenka kontra Piconjo. Normalnie stary Pico, dosłownie. Ojciec Pico, taki wkurzony. Okej, tu już poszło lepiej. Oj, za dużo. Sceneria naprawdę mi się podoba. Takie Halloween w sumie. Teraz tak skumałem. Oj, chyba skill spadł, panie Merez. Powiem wam, że ostatnio mniej gram i jest gorzej. Albo po prostu te podwójne mi nie leżą. Ja nienawidzę podwójnych strzałek. Więc to może być problem. To koniec? Okej, czyli dałoby się to lepiej zagrać. Ale mówię, no dla mnie podwójne strzałki... No to jest najprostszy sposób, żeby pokonać Mereza. Zwijcie go na podwójne strzałki. Serio, nie mam tego wyćwiczonego. Wow, teraz to wlecimy. Dobra, i tak jest mega głośno, ja się uciszam. Słuchamy. No to będzie fajnie. Normalnie ojciec kontra syn. Nie no, jest z niego wariacik, serio. Zagapiłem się. Okej, nie wiem jakim cudem w trzeciej piosence mam więcej accuracy niż w pierwszej. W drugiej też miałem więcej niż w pierwszej. Także to jest dziwne. Bo dosłownie lepiej mi poszła trzecia i druga niż pierwsza. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o Piconjo vs Pico, czyli ojciec kontra syn. Tak bym to nazwał. Dzięki za obejrzenie, łapka w górę, pamiętajcie komentarz. No i do usłyszonka jutro. Cześć!